Witam Was bardzo serdecznie. Przetwarzanie wzrokowe w spektrum autyzmu. Kolejne spotkanie dotyczące właśnie przetwarzania sensorycznego. Czym, dlaczego, po co i czy rzeczywiście jest to tak istotne z punktu widzenia naszych dzieciaków. Przede wszystkim, moi drodzy, zanim wejdziemy w takie objawy czy trudności, musimy sobie na pewno wyjaśnić, po co i dlaczego, tak? Wszyscy z nas doskonale wiemy, że uczymy się przez doświadczenia i od samego początku życia każdego człowieka te doświadczenia, mniejsze lub większe, proste, bardziej skomplikowane, są tym, co stanowi taką bazę do tego, żeby w ogóle móc się rozwijać i nabywać nowych kompetencji. I dzieciaki też dokładnie tak samo się uczą. Moi drodzy, im więcej zmysłów działa naraz, czyli im bardziej działamy polisensorycznie, tym mamy większe szanse na to, że dany obraz desygnatu zwyczajnie zapisze się w naszej głowie. Mówiąc jakby odwrotnie, albo podsumowując to najkrócej jak się da, możemy powiedzieć, że im więcej zmysłów odbiera informacji naraz, tym obraz świata danego przedmiotu, danej sytuacji, danego obiektu, po prostu lepiej nam się utrwalą, lepiej nam się zapiszą w głowie. I dokładnie tak samo jest u dzieciaków. Zmysł wzroku, bo o nim dzisiaj mowa, jest takim niezwykle ważnym w takim ogólnym rozwoju dzieci zmysłem, ponieważ on także, i tutaj się może niektórzy zdziwią, jest zmysłem potrzebnym do rozwoju mowy. Tak, ktoś powie, no ale moment, przecież my mówimy używając jamy ustnej, prawda, i tutaj wszystkich artykulatorów, gdzie tutaj ma wzrok do tego. Moi drodzy, okazuje się, że bardzo dużo. Dlaczego? Dlatego, że w rozwoju dzieci jest to tak, że jeżeli dziecko coś dotyka, jeżeli coś bierze do rączki, manipuluje tym czymś, to jednocześnie zaczyna na to patrzeć. Zobaczcie, ile zmysłów nagle działa. Działa zmysł dotyku, działa zmysł przedsionka i propriocepcji, ponieważ działamy przeciwko sile grawitacji, bo unosimy rączki, przekładamy z rączki do rączki. Jednocześnie sprawdzamy, czy to coś jest ciężkie, lekkie, jaką ma fakturę, prawda? Więc wykorzystujemy także, jeśli chodzi o ten ciężar, informacje o propriocepcji. Jak patrzymy, to dostrzegamy cechy, kolor, kształt. W związku z tym coraz więcej informacji dociera do naszej głowy i dzięki temu tworzy się coś takiego, co nazywamy percepcją mowy. Jeżeli mamy dziecko, które nie łączy informacji zmysłowych, to znaczy, że odbiera coś poprzez przedsionek, poprzez propriocepcję, poprzez dotyk, poprzez wzrok, ale jednocześnie nie scala tego w jedną informację, to występuje u takiego dziecka recepcja mowy. A więc po pierwsze jest trudność z rozumieniem, po drugie jest trudność z werbalizacją. Natomiast jeżeli te wszystkie informacje się scalają, to na początku buduje się tylko obraz świata w główce dziecka, ale za jakiś czas na bazie różnych doświadczeń dziecko będzie w stanie to coś zwerbalizować, tak? Przykład. Jeżeli dziecko wielokrotnie ma kontakt z piłką. Jedna jest czerwona, druga jest zielona, jedna jest z kolcami, druga jest gumowa, następna jest plastikowa, okrągła, mała, duża i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem dziecko odbiera informacje polisensorycznie, tak? Właśnie dostrzegając te różne cechy. To się otwiera taka szufladka w główce i tam się wrzucają wszystkie te nazwy. Okrągła, czerwona, mała, lekka, gumowa, z kolcami i tak dalej, i tak dalej. I ta szufladka nazywa się piłka. Za jakiś czas, jak dziecko będzie zdolne już do werbalizacji, pójdzie w nieznane nawet sobie miejsce i zobaczy coś podobnego do tego, z czym miał już wcześniej kontakt, mimo że zupełnie inne. I będzie potrafiło powiedzieć: o, piłka. Będzie wiedziało, że to jest piłka. I właśnie o to chodzi w tym polisensorycznym doświadczeniu, który ma niezwykły wpływ właśnie na naukę mówienia. Moi drodzy, najbardziej taki intensywny, można powiedzieć, rozwój funkcji wzrokowych przypada na okres od 3 lat i 6 miesięcy do około 7 lat i 6 miesięcy. Wtedy bardzo intensywnie właśnie ten układ wzrokowy nam dojrzewa, pięknie się rozwija i jednocześnie scala wiele różnych informacji. Absolutnie nie będę Was zanudzała budową oka i wszystkimi tymi połączeniami, które są gdzieś tam nam potrzebne, bo nie o to nam przecież dzisiaj chodzi. Natomiast musimy
musimy sobie jakby zawrzeć wszelkie takie główne informacje, czyli słowa klucze, jak ja to nazywam bardzo często, w kontekście właśnie całej fizjologii układu wzrokowego. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, abyśmy zapamiętali, że zmysł wzroku, moi drodzy, u wszystkich dzieci w chwili narodzin jest najsłabiej rozwiniętym układem zmysłowym, a jednocześnie jednym z najważniejszych. Jest to ten zmysł w parze ze zmysłem słuchu, który traktowany jest jako zmysł wyższego rzędu. Dlatego, że aby móc przetwarzać, móc odbierać, móc spostrzegać, analizować, syntetyzować informacje właśnie wzrokowe, płynące z bodźców wzrokowych, musimy wykorzystywać do tego korę mózgową, a więc właśnie te wyższe partie naszego mózgowia. W momencie narodzin, moi drodzy, dziecko widzi bardzo niewiele. Dostrzega takie przedmioty w odległości tak naprawdę 15-17 cm od swojej twarzy, ale te obiekty, które nawet ma blisko swojej twarzy, widzi bardzo, bardzo niewyraźnie. Ten pierwszy etap tak naprawdę widzenia u naszych dzieciaków to, moi drodzy, widzenie w odcieniach czerni i bieli. Tam jeszcze nie ma miejsca na dostrzeganie kolorów. Zanim w ogóle nauczymy się widzieć, mamy takie pewne poczucie, moi drodzy, przestrzeni, które jest definiowane przez grawitację. Czyli co nam to mówi po naszych już wcześniejszych webinarach? To, że musi być dobrze pracujący zmysł przedsionka. Jeżeli w tym obszarze właśnie przedsionkowo-preperceptywnym dzieje się wszystko dobrze, to jednocześnie ten zmysł wzroku również zaczyna się lepiej rozwijać. W okresie prenatalnym takim bodźcem układu przedsionkowego, który przekazuje nam informacje na temat właśnie góra, dół, kierunku i prędkości jest właśnie ruch, czyli właśnie ten układ przedsionkowy. Moi drodzy, obszary, które zarządzają zmysłem wzroku, znajdują się w płacie potylicznym. A kiedy te kolory, o których wspomniałam już Wam na początku? Między 4 a 6 miesiącem życia dziecko zaczyna dostrzegać podstawowe kolory, czyli czerwony, niebieski i żółty. W okolicach 18 miesiąca życia rozwija się tak zwana zdolność, moi drodzy, widzenia. I tutaj dziecko dostrzega odległość między sobą a jakimś przedmiotem. Natomiast w granicach, w okolicach, o tak powiedzmy, 5 roku życia wzrok zaczyna funkcjonować jak u osoby dorosłej. Jeśli chodzi o percepcję wzrokową, nie jest taką tylko i wyłącznie zdolnością do spostrzegania pewnych cech właśnie w sposób wizualny, tylko, moi drodzy, wiąże się z tym, jak rozpoznaje i interpretuje te informacje wzrokowe mózg. Czyli zobaczcie, tak jak w każdym kolejnym czy w każdym poprzednim zmyśle, o którym sobie mówiliśmy, te aspekty przetwarzania dotyczące konkretnego zmysłu dotyczą tak naprawdę tego, co dzieje się na poziomie analizy i syntezy, ale zachodzącej właśnie w mózgu. I to tam najwięcej tworzy się tych odpowiedzi, tak, które my nazywamy reakcjami adaptacyjnymi na działający bodziec. Jeżeli wszystko działa prawidłowo, bodziec jest odbierany prawidłowo, z dobrą siłą i z dobrą intensywnością, transportowany jest drogami nerwowymi właśnie do odpowiednich obszarów korowych. Tam następuje analiza i synteza, więc mózg, wykorzystując bodźce, które do niego docierają, informacje, które wcześniej już pozyskał, a więc doświadczenia, tworzy tak zwaną reakcję adaptacyjną i wtedy przekazuje dalszą informację jakby do naszego ciała, co mamy ewentualnie powiedzieć, co pomyśleć, jaka emocja ma się w nas pojawić, jakie zachowanie ma się ujawnić. W kontekście wszystkich zmysłów odbywa się to dokładnie tak samo. Natomiast jeśli chodzi o nasz dzisiejszy, czyli wzrok, tutaj, moi drodzy, odpowiedzi, taki odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia dziecku wiele czynności, chociaż my jakby najczęściej zawężamy to myślenie do czytania i pisania, ale uwierzcie mi, że to jest tylko jeden z elementów, za który właśnie ta percepcja wzrokowa odpowiada. Odpowiada także, a właściwie bardzo mocno zawiaduje i kieruje koordynacją wzrokowo-motoryczną, a także kontrolą posturalną i centralnym napięciem. Moi drodzy, my jeszcze wielu z nas, czy jako rodzice, czy jako nauczyciele, czy też jako terapeuci, bardzo tak po macoszemu, brzydko mówiąc, traktujemy ten zmysł wzroku w
kontekście samej kontroli posturalnej i napięcia mięśniowego. I obserwujemy niby dzieciaki, że ale on tak dziwnie chodzi, taki przygarbiony czasami, ciągle się podpiera, potyka się o różne rzeczy, no definitywnie ma kłopot z przedsionkiem, no definitywnie kłopot z propriocepcją. Okazuje się, moi drodzy, że cała masa tych dzieci, u których dostrzegamy nieprawidłową postawę, nieprawidłową kontrolę posturalną, nieprawidłowe ułożenie środka ciężkości, to są dzieci z wadami wzroku. I w momencie, kiedy jest ta wada zdiagnozowana, dziecko dostaje odpowiednio dobrane okulary, nagle zaczyna się poprawiać również ten aspekt ruchowy. Poprawia się u dziecka samoobsługa, bo nagle kontrola motoryczno-wzrokowa również się poprawia. Dlaczego? Dlatego, że dziecko nareszcie potrafi określić głębokość, prędkość, kierunek, w którym zmierza do jakiegoś przedmiotu, albo przedmiot zmierza w moim kierunku. Również taki stosunek ułożenia przedmiotu do przedmiotu, dzięki temu, że jego wzrok się poprawia i nagle wiele aspektów w kontekście takiego przetwarzania przestrzennego również ulega ogromnej poprawie. Wszystkie zaburzenia przetwarzania bodźców z przedsionka, z oczu i z szyi będą, jeżeli te bodźce będą zaburzone, to percepcja wzrokowa również, moi drodzy, będzie nieprawidłowa. I czasami, kiedy ja rozmawiam ze swoimi rodzicami, którzy się ze mną spotykają, przychodzą z dzieciakami do mnie, mówię, proszę skonsultować się z okulistą. A mama mówi, ale ja już byłam u okulisty i okulista stwierdził, że wzrok jest okej. Natomiast, moi drodzy, bądźmy szczerzy, jeżeli mówimy o dzieciach 5-miesięcznych do 3 roku życia, czy nawet jeszcze troszeczkę starszych, to my, moi drodzy, korzystamy tak naprawdę z okulisty, którzy zajmują się dziećmi. Nie możemy iść do przypadkowego okulisty. Musi to być tak naprawdę okulista pediatryczny, który rzeczywiście wie, o co chodzi właśnie w widzeniu u takich małych dzieciaczków. Moi drodzy, już 5-6-miesięczne dzieciaki śmiało mogą nosić okularki, ale trzeba to po prostu dostrzec. Trzeba mieć tego świadomość, że takie problemy po prostu się mogą pojawić. Kolejna kwestia, którą na pewno musimy sobie przywołać tak naprawdę, to poziomy percepcji wzrokowej. A więc widzicie na tej grafice takie 4 odnośniki, a więc patrzenie, oglądanie, aktywne spostrzeganie i aktywne spostrzeganie w działaniu. To są właśnie te komponenty czy poziomy percepcji wzrokowej. Jeśli chodzi o patrzenie, moi drodzy, tutaj chodzi generalnie o to, jak anatomicznie i fizycznie pracuje wzrok, czyli jak zbudowana jest nasza gałka oczna, czy tam anatomicznie nie ma żadnych problemów, czy taka typowa fizjologia oka jest prawidłowa. Więc tutaj wykorzystujemy właśnie te funkcje typowo fizjologiczny. I zobaczcie, jeżeli na samym poziomie tego patrzenia, a więc w kontekście tej budowy oka dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to z automatu 3 następne poziomy percepcji wzrokowej mogą być albo zakłócone, albo zaburzone. Tak jak na przykład oglądanie. Oglądanie, czyli odbiór znaczenia, nic innego jak spostrzeganie. Aktywne spostrzeganie z kolei jest taką zdolnością oka, naszą zdolnością do tego, że widzimy różnice, że widzimy podobieństwa między pewnymi cechami, między pewnymi obiektami czy desygnatami. I aktywne spostrzeganie w działaniu, moi drodzy, tutaj chodzi o tworzenie takich, albo inaczej, zdolność do tego, że potrafię tworzyć jakieś wzory, układać jakieś wzory według czegoś, prawda? Uzupełniamy obrazki, brakujące elementy dokładamy, scalamy w całość i tak dalej, i tak dalej. To właśnie aktywne spostrzeganie w działaniu. Wrażenia wzrokowe, moi drodzy, umożliwiają nam taki odbiór odpowiednio cech przedmiotów albo zjawisk, prawda? I tutaj dzięki temu przetwarzaniu czy wrażeniom wzrokowym jesteśmy w stanie dostrzec kolor, barwę, głębokość, prędkość, kierunek, odległość, rozmiar tego czegoś, obiektu czy przedmiotu. I oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, jeżeli na poziomie patrzenia, czyli tej anatomii oka, dzieje się coś nieprawidłowego, to z automatu wiemy, że dzieciaki, które mają potężne wady wzroku, są dziećmi niedowidzącymi, czy mają na przykład odklejoną siatkówkę i tak dalej, to są dzieci, u których jednak to przetwarzanie wzrokowe niestety będzie w jakimś zakresie deficytowe, a wręcz
mocno, mocno nawet zaburzone. Kolejna kwestia, moi drodzy, to percepcja wzrokowa i jej elementy. I tutaj, omawiając sobie, moi drodzy, tak naprawdę tą percepcję wzroku, będziemy w stanie już wywnioskować, co się dzieje, jeśli to przetwarzanie wzrokowe jest nieprawidłowe. Czyli z jakimi trudnościami nasze dziecko może się borykać, jeśli któryś z tych elementów, tych składników będzie nieprawidłowy. Pierwsze dwa, które chciałabym tak pokrótce naprawdę Wam opowiedzieć, to koordynacja wzrokowo-ruchowa. To jest nic innego, moi drodzy, co jakby cały czas z czym mamy kontakt. To, co wykonuje nasza ręka i jest pod kontrolą wzroku, to jest właśnie ta kontrola wzrokowo-motoryczna. A więc zastanówcie się, ile takich aktywności w ciągu dnia musimy wykonywać, właśnie wykorzystując tą koordynację. Jeżeli wykonujemy coś nogą pod kontrolą wzroku, to jest dokładnie ten sam aspekt. Więc zobaczcie, właściwie cały nasz dzień składa się z tych aspektów koordynacji wzrokowo-motorycznej. Tutaj jest niezwykle potrzebna taka zdolność do takich zharmonizowanych ruchów gałek ocznych z ruchami naszego ciała, ruchami naszych kończyn, co po prostu umożliwia nam wykonywanie różnych czynności pod kontrolą wzroku. Jeśli chodzi o spostrzeganie figur i tła, tutaj, moi drodzy, dotyczy to takiej zdolności wyodrębniania albo skupiania się na obiekcie z otoczenia. I chodzi tutaj o to, że generalnie mamy zdolność dostrzegania pewnych szczegółów. Jesteśmy w stanie się skupić na jakimś konkretnym zadaniu, a wszystko, co dookoła się znajduje, jest dla tego czegoś tłem. I już w kontekście spektrum możemy powiedzieć, nasze dzieciaki są w tym świetne, prawda? Bo one rzeczywiście mają tę niezwykłą zdolność do tego, aby skupiać się na pewnych elementach, tak? I w tym aspekcie będą, wiele z tych dzieciaków będzie miało naprawdę wysokie osiągnięcia. Natomiast jeśli zdolność spostrzegania figur i tła będzie nieprawidłowa, to co za tym idzie? To, moi drodzy, na pewno my nie będziemy w stanie tak naprawdę wielu rzeczy zrobić w kontekście takim edukacyjnym. A więc jak mamy na przykład zadanie z tekstem, czytamy sobie poszczególne elementy tekstu, jeżeli nie będziemy mogli się skupić na poszczególnych fragmentach, to tego nie zrobimy. Jeżeli czytamy tekst i nie jesteśmy w stanie skupić uwagi na poszczególnych fragmentach, to będziemy czytać bez zrozumienia, między innymi, prawda? Więc ten aspekt edukacyjny będzie tutaj mocno, mocno istotny. Również czasami jest tak, że jeżeli nie skupię oczu na tym, co piszę, poszczególne litery, poszczególne wyrazy, to nagle się okaże, że jeden wyraz pisze w linijce u góry, a dwa pozostałe, dwie linijki niżej. To także będzie efekt takich, drodzy Państwo, trudności. Więc no tutaj trzeba by się nad tym mocno jakby pokłonić. Jeśli chodzi, bo tam nie dopowiedziałam, jeśli chodzi o tą koordynację wzrokowo-ruchową, moi drodzy, z czym będzie problem? Problem będzie generalnie w różnych aktywnościach, ale w kontekście dzieci bardzo duża trudność z samoobsługą, gdzie właśnie takie czynności manualne jak zapinanie guzików, zakładanie prawidłowo butów, ubieranie się według kolejności, czyli którą odzież na siebie jako pierwszą założyć, może być dla takiego dziecka wyzwaniem, dlatego właśnie, które ma deficyty w obszarze koordynacji wzrokowo-motorycznej. Kolejne dwa elementy to stałość spostrzegania, moi drodzy, i spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni. O co w tych aspektach chodzi? Jeśli chodzi o stałość spostrzegania, to jest, moi drodzy, absolutnie nic innego jak dostrzeganie określonych stałych cech przedmiotów, czyli kolor, kształt, wielkość, prawda? I mimo tego, że to są odmienne wrażenia, zobaczcie, macie kwiaty, prawda? Jeden biały, żółty, zielony, różowy i tak dalej, i tak dalej. Jeden ma taki kształt płatków, inne i tak dalej, i tak dalej. Każdy jest inny, prawda? Natomiast my doskonale wiemy, że one są kwiatami. Po prostu wszystkie te obiekty, które widzimy, są kwiatami. Jeżeli, moi drodzy, mamy kłopot ze stałością spostrzegania, a wiele dzieci w spektrum autyzmu taki kłopot
ma, to na co to wpłynie albo co to zakłóci. Generalnie w kontekście takiej nauki mówienia albo takiej typowo edukacji dziecko może mieć, moi drodzy, kłopot na przykład z odmianą rzeczowników, bo zapoznaje się z wyrazem na przykład kot, ale jak już w tekście widzi kotek, kota z kotem, o kocie i już niestety nie będzie w stanie tego słowa, tego wyrazu w tekście wychwycić. Właśnie dlatego, że nie ma stałości spostrzegania. Również, moi drodzy, może to być kłopot w takich innych aspektach, nie tylko typowo edukacyjnych, ale jeszcze jeśli chodzi o tą edukację, na przykład w kontekście pisania liter, również może być dla takiego dziecka trudność. Jeśli chodzi o spostrzeganie przedmiotów, moi drodzy, położenia przedmiotów w przestrzeni, tutaj dotyczy to takiego dostrzegania relacji przestrzennych między obserwatorem a przedmiotem i że coś jest nad, pod, za, z prawej, z lewej i tak dalej, i tak dalej. I znowu, jeżeli ten kontekst będzie nieprawidłowy, a więc dziecko będzie miało kłopot z określeniem takich stosunków przestrzennych. Będzie, może się pojawić na przykład nierozumienie znaczenia słów dotyczących na przykład prawa, lewa, z przodu, z tyłu, przed, za, góra, dół na przykład, ale także może być kłopot również, moi drodzy, w kontekście liter i cyfr, które są podobne albo inaczej różnią się od siebie w osi poziomej albo w osi pionowej, tak? I na przykład mamy 6, 9, może być pomyłką, albo mamy literkę na przykład pyby czy by, dy, bygy, to będzie wszystko jakby, może być dla takiego dziecka to jakąś formą wyzwania. Dalej, moi drodzy, kolejne dwa aspekty to stosunek, takie spostrzeganie stosunków przestrzennych i pamięć wzrokowa. Jeśli chodzi o to spostrzeganie stosunków przestrzennych, tutaj chodzi o dostrzeganie ułożenia dwóch przedmiotów względem siebie, tak? Jak one względem siebie, w jakiej one są relacji przestrzennej. I znowu, jeżeli z tym mamy problem, to jednocześnie mogę mieć, wyzwaniem będą na przykład dla mnie przerysowywanie figur geometrycznych, tak? Albo jakichś układów, coś według czegoś, tak? Kłopot z nawlekaniem, na przykład koralików, albo dużym wyzwaniem może się okazać w ogóle aspekt samoobsługi. I w kontekście takim znowu edukacyjnym, dziecko może mieć trudność z rozumieniem, ale także ze zastosowaniem takich określeń jak teraz, później, niedługo, także na przykład z nauką dni tygodnia, ale i nazw miesięcy. Również może to być dla dziecka wyzwaniem. Kolejny aspekt to pamięć wzrokowa i żeby ta pamięć wzrokowa rzeczywiście była prawidłowa, żebyśmy mogli z niej korzystać, to tutaj musimy, moi drodzy, rozkodowywać, magazynować, utrwalać, ale także przypominać sobie wiele informacji wzrokowych, a więc wykorzystywać nasze doświadczenia. I dzięki temu jesteśmy w stanie zdobywać kolejne kamienie edukacyjne, a więc w kontekście nauki pisania, nauki czytania. Jeżeli ta pamięć wzrokowa, moi drodzy, jest słaba, to automatycznie dziecko może mieć duże kłopoty z nabyciem takich umiejętności prawidłowego w kontekście ortograficznego pisania, czyli ni mniej, ni więcej będzie po prostu robiło błędy ortograficzne, jeżeli właśnie ten kontekst pamięci wzrokowej będzie w jakimś zakresie zakłócony. Również kłopot na przykład z uczeniem się różnych tekstów na pamięć, typu wierszyki, piosenki i tak dalej. No i oczywiście największa trudność to rozumienie, a więc czytanie ze zrozumieniem będzie dużym wyzwaniem właśnie dla takiego dziecka. Kolejna kwestia, moi drodzy, do omówienia to na pewno objawy zaburzeń percepcji wzrokowej. To, co teraz sobie powiemy, moi drodzy, to jest jakby taki obszar, który dotyczy wszystkich dzieci, u których występuje w ogóle to zaburzenie przetwarzania wzrokowego. To nie jest tylko kontekst dzieci w spektrum autyzmu, bo jeżeli mam dziecko neurotypowe, a to co Wam ciągle powtarzam, są badania na to, że dzisiaj w klasach masowych, czyli w szkołach ogólnodostępnych, w przedszkolach ogólnodostępnych, co piąte dziecko to jest dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, a więc dzieci, u których mamy wyzwania przedsionkowe, perceptywne, dotykowe, słuchowe, wzrokowe, to są dzieci, które prezentują
albo inaczej, są takim wyzwaniem dla nauczycieli, mimo że są dziećmi neurotypowymi, a jednak mają takie trudności, mimo że nie posiadają diagnoz. I wyobraźcie sobie, mając klasę 20-osobową, czwórka dzieciaków, która jest neurotypowa, ma trudności z przetwarzaniem sensorycznym, czyli jednocześnie jest w jakimś zakresie wyzwaniem dla nauczyciela. W związku z tym to, co teraz sobie będziemy mówić, dotyczy absolutnie wszystkich dzieciaków, czyli i tych w spektrum, i tych na przykład z ADHD, ale także dzieci neurotypowych, u których występują zaburzenia przetwarzania sensorycznego. W tym wypadku chodzi o spostrzeganie wzrokowe. Więc jakie objawy? Przede wszystkim, moi drodzy, w kontekście takich maluszków, małych dzieciaków, takim pierwszym objawem, który rzuca się w oczy, jest to, że dziecko nie patrzy na zabawki, czyli bierze teoretycznie misia, bierze piłkę, ale jednocześnie nawet jeżeli coś nią wykonuje, typu manipulacja w linii środkowej ciała, to jest to zawsze poza wzrokiem. Dziecko się niby tym interesuje, ale w ogóle tego nie obserwuje. Nie śledzi przedmiotów, nie śledzi ludzi, którzy poruszają się w obszarze jego pola widzenia. U tych dzieciaków bardzo często prezentowany jest opóźniony rozwój motoryczny i ogromne trudności z samoobsługą, czyli tą samoobsługę dostrzegamy na tle rówieśników, tak? Dzieci w tym samym wieku wykonują dużo więcej rzeczy samodzielnie niż to jedno konkretne dziecko. I właśnie zauważcie, tutaj jest powiedziane opóźniony rozwój ruchowy, to znaczy, że to dziecko może zdecydowanie później siadać niż dzieci w podobnym wieku. Zdecydowanie później może zacząć stać albo chodzić, ale także może pomijać pewne etapy motoryczne, jak na przykład raczkowanie. Może u takiego dziecka nie występować. W przypadku percepcji wzrokowej zakłóconej mogą być u dziecka trudności z wchodzeniem i schodzeniem ze schodów. Te dzieci mają także nieprawidłową taką koordynację w zakresie ruchów głowy i oczu. Niskie napięcie mięśniowe bardzo często u nich występuje, czyli mocna niedojrzałość właśnie tego napięcia centralnego. Orientacja w przestrzeni jest zakłócona, w aspekcie takich zabaw, trudności z układaniem puzli, klocków, czegoś według wzoru, prawda, takiej formy naśladowania również jest kłopotem. Może być też tak, że te dzieciaki będą się łatwiej gubić, na przykład w sklepie, dlatego że mają problem z takim trafieniem z jednego miejsca do drugiego, jakby nie śledziły i nie zapamiętywały danej drogi. Problemy oczywiście w aspekcie dostrzegania różnic i podobieństw, czyli zobaczcie, wszystkie te elementy, które przed sekundką sobie omówiliśmy, tutaj teraz się przekładają właśnie na zaburzenia percepcji wzrokowej. Jeśli mówimy o dzieciach starszych, takich powiedzmy uczniów od 6 roku życia i troszeczkę jakby większych, tutaj cały aspekt kłopotów na poziomie analizy i syntezy wzrokowej. Także mocno będzie tutaj powiązane zakłócenie lateralizacji, tak? Czyli te dzieciaki dość długo mogą być na przykład dziećmi dwuręcznymi. Nie mówiąc już o skrzyżowaniu lateralizacji, tak? Bo tam mogą być inne czynniki. Niemniej jednak pamiętajcie, że lateralizacja, która jest jednostronna, nieważne czy funkcjonalnie po lewej czy po prawej stronie, ale jeżeli wszystko jest po tej samej stronie, czyli ucho, oko, ręka i noga, to nie ma znaczenia, czy to jest po lewej czy po prawej stronie funkcjonalnie dominujące, będzie to absolutnie prawidłowe i dzieci nie będą miały trudności właśnie w kontekście choćby koordynacji wzrokowo-motorycznej. Dzieciaki, u których jednak to przetwarzanie wzrokowe jest zakłócone, mogą mylić litery, tak? Czyli w tej osi pionowej i poziomej, to o czym już sobie mówiliśmy. Orientacja przestrzeni zakłócona. W trakcie czytania dzieciaki mogą zamieniać na przykład sylaby w wyrazach, albo wyrazy w zdaniach, albo czytać kawałek z górnej linijki, potem następna, a jeszcze końcówka zdania zupełnie jeszcze skąd indziej. Dlaczego? Dlatego, że nie ma na przykład u takiego dziecka prawidłowej fiksacji gałek ocznych, bo będzie się to wiązało z zakłóceniami również układu przedsionkowego. Moi drodzy, wolne czytanie. Bardzo często u tych dzieci występuje coś takiego, co my nazywamy czytaniem na pamięć. A więc ma dziecko przygotować czytankę, uczy się w domu, ale na pamięć. I w momencie, kiedy nauczyciel przerwie w pewnym momencie czytania tekstu,
to dziecko nie jest w stanie do tego wrócić. Musiałoby zacząć od początku, żeby kontynuować tę naukę, zaprezentować właśnie ten przeczytany tekst. Dzieci tak samo czasami zgadują, co jest napisane, tak? Nie czytają litera po literze czy sylaba po sylabie, tylko właśnie zgadują, domyślają się, co to mógłby być za wyraz. Często te dzieciaki również ustawiają, moi drodzy, książki albo zeszyty pod różnym kątem, tak? Jakby tak stroną potyliczną albo stroną twarzową, bo po prostu troszeczkę inaczej wtedy widzą. Przechylają głowę, tułów, tak? Patrzą pod pewnym kątem, bo wtedy najczęściej wykorzystują działania tylko jednej półkuli mózgu, ponieważ współpraca albo wymiana informacji międzypółkulowej jest u tych dzieci na przykład zakłócona. Poziom koncentracji i uwagi również będzie zdecydowanie obniżony, ponieważ bodźce wzrokowe mogą być przytłaczające, a tym samym pojawi się bardzo duża męczliwość. Dzieciaki mogą zasłaniać, mrużyć na przykład oczka, mogą mrugać oczkami ciągle albo bardzo szeroko je otwierać. Bardzo wolne tempo pisania u tych dzieci może występować, szczególnie jeśli mają patrzeć na tablicę i potem zapamiętać jakiś tekst i przepisać go potem do zeszytu, czyli tu się mają popatrzeć i nagle schylić się nad kartką i zacząć pisać. To będzie dla nich trudne. Podobnie jak na przykład długo mogą mieć kłopot z nazywaniem kolorów, więc tych aspektów jest naprawdę sporo. Kolejna kwestia, moi drodzy, którą chcę z Wami dzisiaj omówić, to takie różnice indywidualne w objawach wizualnych u dzieci i nastolatków w spektrum autyzmu właśnie w kontekście Dear Floor Time, czyli właśnie tej metody, o której Wam wspominałam i na którą oczywiście serdecznie zapraszam. Moi drodzy, tutaj te zdjęcia są nieprzypadkowe. Chciałabym, żebyście je zapamiętali sobie bardzo wyraźnie, szczególnie to, gdzie widzicie taką postać mężczyzny z taką zniekształconą twarzą. O tym troszeczkę powiem za chwilę, natomiast chcę, żebyście zapamiętali ten obraz. Dokładnie tak odbierają twarz dzieci i wiele osób już starszych w spektrum autyzmu. Opowiem zaraz, dlaczego tak się dzieje. Generalnie, moi drodzy, to jest tutaj jakby bardzo, bardzo istotne i szerzej o tym za chwilkę powiemy. Zacznijmy od początku. Nadwrażliwość. Nadwrażliwość, ale także, moi drodzy, taki światłowstręt, taka światłoczułość u wielu dzieci w spektrum autyzmu się pojawia, dlatego że zwyczajnie bardzo ostre światło, bardzo intensywne światło wywołuje u tych dzieci nadwrażliwość, czyli bardzo szybko męczliwość, ponieważ bodźce są zbyt gwałtownie, zbyt silnie i zbyt intensywnie odbierane właśnie przez receptory i jednocześnie zbyt szybko albo zbyt gwałtownie transportowane do poziomu mózgu, a tam stąd są interpretowane jako niebezpieczne, tak? Bo zbyt silne i zbyt gwałtowne. W kontekście nadwrażliwości również, moi drodzy, musimy pamiętać, że dziecko w spektrum będzie się nadmiernie jakby koncentrowało, skupiało uwagę na jednym przedmiocie, tak? Na jednym elemencie czasami jakiegoś przedmiotu, natomiast zupełnie wszystko inne będzie lekceważyło. Zniekształcenie głębi u tych dzieci się pojawia i takie nieruchome przedmioty mogą być przez nie postrzegane, jakby się poruszały, tak? Co oczywiście zakłóca odbiór takiej rzeczywistości wizualnej. Błędna ocena szerokości i wysokości w stosunku do takiego punktu odniesienia. I moi drodzy, wiele dzieciaków w spektrum autyzmu może mieć wyższe umiejętności, na przykład wyszukiwania wzrokowego przez zwiększoną dostrzegalność cech. To co powiedziałam, tak? Że one często zapamiętują takie najmniejsze, najdrobniejsze szczególiki i w tych aspektach są świetne. Natomiast podam Wam taki przykład. Miałam takie dziecko w terapii, gdzie rozmawialiśmy, uczyliśmy, był etap, kiedy uczyliśmy się pomieszczeń i elementów, które się w tych pomieszczeniach mogą znajdować. Tak, poszerzaliśmy po prostu obraz świata o desygnaty związane właśnie z urządzeniami, meblami i pomieszczeniami. Jak pokazałam dziecku obraz kuchni, zdjęcie pomieszczenia kuchni, tak, czyli były szafki, zlew, lodówka, jakiś tam czajnik i tak dalej, i tak dalej. Dziecko się popatrzyło na ten obrazek i kompletnie nie było w stanie mi tego nazwać. Natomiast powiedziało czerwony czajnik, dlatego że ten czajnik przykuł
przykuł jego uwagę, ale nie przełożył tych informacji, że tu jest lodówka, zlew, mikrofalówka, coś tam, że to znajduje się w kuchni. Skupił się tylko na tym czerwonym czajniku. Właśnie o to w tym chodzi, tak? Że jest to skupienie się, a nie dostrzeganie wszystkiego, co dookoła. Wiele dzieciaków w spektrum autyzmu, ale też jest wiele tych, których tutaj nie możemy w ogóle przypisać, ale dzisiaj w kontekście nadwrażliwości chciałam Wam powiedzieć o dzieciach, które nie lubią swojego odbicia w lustrze, jakby nie chcą patrzeć w lustro i jakby nie są w stanie zrozumieć, że to, co widzą w lustrze, to jest właśnie ja, to jestem właśnie ja. Unikają zabaw ruchowych, szczególnie tych, które... Właściwie wszystkie zabawy ruchowe wiążą się z percepcją i z przedsionkiem i propriocepcją, bo musimy to wykorzystywać, a także wzrok. I tutaj najprostszy przykład piłka, prawda? Gdzie mamy rzucać, łapać, kopać, odbijać, podbijać i tak dalej, i tak dalej. Z takimi jakby zadaniami, z takimi zabawami dziecko może mieć spory kłopot. Podobnie jak na przykład właśnie przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów, gdzie oprócz wzroku potrzebujemy jeszcze informacji przedsionkowych i informacji proprioceptywnych, więc to jakby może być wyzwaniem. Jeśli chodzi, moi drodzy, o percepcję kolorów, czy nadwrażliwość na kolory, istotne jest to, co widzicie na środku teraz, tą paletę barw, dlatego że sporo dzieciaków w spektrum autyzmu może mieć kłopoty z zapamiętywaniem kolorów. Cała masa dzieci pięknie potrafi określać kolory i znakomicie się posługuje właśnie w tej przestrzeni kolorystycznej, ale mamy też dzieci, które niestety sobie z tym nie radzą. Mamy też sporo dzieci w spektrum, dla których wyzwaniem jest, moi drodzy, tak naprawdę odkrywanie czy dostrzeganie pewnych informacji z tła białego albo z tła czarnego. Stąd może wyzwaniem być dla takiego dziecka nauka czytania, gdzie mamy białą kartkę, czarne kropki, które są literami, tak? Więc jeżeli mamy kolory, na przykład żółte tło, czerwone coś, dziecko to zapamięta, dziecko będzie w stanie szybciutko sobie z tym poradzić, ale jak już jest białe tło i czarne jakieś elementy, już będzie to trudnością. Kolejny aspekt u dzieci w spektrum to, tak jak Wam powiedziałam, światłowstręt czy światłoczułość. Około 50% wszystkich osób w spektrum ma mniej lub bardziej właśnie nietolerancję na światło. Kolejne to deficyty w przetwarzaniu wzrokowo-przestrzennym i wzrokowo-ruchowym. I tutaj sobie, moi drodzy, o tym już bardzo dużo mówiliśmy. Generalnie tutaj chodzi o tę właśnie umiejętność koordynacji wzrokowo-przestrzennych, o kontekst takich umiejętności samoobsługowych, prawda? Ale także świadomość własnego ciała. Przede wszystkim wiem, że mam prawą rękę, ale mam też lewe ucho, że mam prawe kolano i na przykład lewe oko, gdzie moja prawa ręka znajduje się na głowie. Z tym może być u tych dzieci kłopot. Również wszystko to, co odbywa się na poziomie nadgarstka i paluszków, tak? Czyli ruchy precyzyjne, manualne, grafomotoryka, pisanie też będzie, albo inaczej, może być wyzwaniem dla dzieciaków. Deficyty świadomości przestrzennej, to co powiedziałam, takie wizualne informacje wejściowe w otoczeniu muszą być wsparte dla tych dzieci przez dotyk i przez przedsionek jako informacje zwrotne, bo inaczej bardzo trudno jest im po prostu to zrozumieć i dostrzec. Często, moi drodzy, dzieciaki mają taką niezdolność do integracji i przetwarzania informacji wzrokowych właśnie dlatego, że mają kłopot z oceną tej przestrzeni, tak? Blisko, daleko, w prawo, w lewo, góra, dół. Również to, że bardzo często utrzymują nieprawidłową postawę głowy i całego ciała, a więc ustawienie oczu również będzie nieprawidłowe względem na przykład obiektów, a wszystko wiąże się znowu z czymś dużo bardziej prymarnym, czymś, co nazywamy napięciem mięśniowym, prawda? I znowu, napięcie mięśniowe, sensoryka ogólnopojęta i kontrola posturalna są w jakimś zakresie deficytowe. Tutaj ten deficyt świadomości przestrzennej to także trudności, moi drodzy, w utrzymaniu równowagi zarówno w ruchu, jak i w takiej statyczności, czyli w momencie, kiedy siedzę. W ruchu, czyli mogę się potykać, wpadać na jakieś przedmioty, a w jakby będąc statycznym bardzo, na przykład się podpieram. Przyjmuję
zajmuję dziwne pozycje ciała, siadam na kości ogonowej, rozkładam się na ławce. To są właśnie takie efekty. Kłopot z przekraczaniem linii środka, tak? Gdzie dziecko, które będzie praworęczne, ma wziąć długopis do ręki, który znajduje się po lewej stronie ciała, więc weźmie długopis w lewą rękę, przełoży do środka ciała, weźmie w prawą rękę i dopiero zacznie kolorować czy pisać, bo nie jest w stanie tą prawą rękę przesunąć poza linię środka, żeby chwycić przedmiot, który służy, jest mi aktualnie potrzebny. Kolejna ważna kwestia w przypadku dzieci w spektrum to, moi drodzy, a na pewno o niej musimy powiedzieć, o centralnej koherencji, czyli takie zaburzenie wizualnej całości, jakby w skrócie rozumiane. Tak jak powiedziałam, trudność z łączeniem elementów, prawda? Kilka informacji, mikrofalówka, czajnik, zlew, szafki, to kuchnia, to nie może być nigdzie indziej, to nie jest w łazience, to jest zawsze w kuchni, a przynajmniej w 99,9% domów tak jest, a jednak dziecko sobie z tym nie radzi. Nie dostrzega całego kontekstu sytuacyjnego, gdzie, moi drodzy, dziecko na przykład przychodzi na przyjęcie urodzinowe do swojej babci, natomiast koncentruje się na jednym wrażeniu, tak? Jest udekorowany dom, jest tort, są talerzyki, czapeczki, wszyscy śpiewają 100 lat i w ogóle mnóstwo prezentów, ale dziecko akurat zwraca uwagę na krzywo wiszący obraz w domu, albo na jedną niebieską chorągiewkę, która gdzieś tam się porusza i ono nie wie, że tu najważniejsza jest teraz babcia i te urodziny. Skupia uwagę tylko na czymś, co jest akurat interesujące w tym momencie dla dziecka. Nie rozpoznaje także takie dziecko pewnych sytuacji, które są ewidentnie, jakby taką wskazówkę wizualną dostaje. Na przykład mama nakrywa do stołu, rozstawia talerze, sztućce i tak dalej, a dziecko nie ma pojęcia, że zbliża się na przykład pora obiadu, tak? Że trzeba iść umyć ręce i siadać do stołu, no bo przecież mama już będzie nalewała zupę. Tylko po prostu dzieciak się zabiera i idzie na przykład do pokoju i układa swoje znaki drogowe, na przykład. To jest właśnie ten kłopot z tą centralną koherencją. I teraz, moi drodzy, ten ostatni rysunek, to zdjęcie, które widzicie, czyli właśnie różnice w przetwarzaniu twarzy i zmieniającym się spojrzeniu. Dzieci w spektrum autyzmu i wiele osób dorosłych w spektrum autyzmu, one widzą twarz w sposób taki fragmentaryczny, koncentrują się na drobnych detalach, dlatego często jest to również powiązane w jakimś stopniu z kontaktem wzrokowym, bo dziecko nie jest w stanie dostrzec całości twarzy, a więc czoło, tutaj brwi, oczy, nos, usta, jeszcze buzia, która się ciągle rusza w trakcie mówienia, jest strasznie chaotyczna dla takiego dziecka. Może być też tak, że dziecko zupełnie inaczej tę twarz postrzega, czyli usta widzi na czole, a nos widzi gdzieś na poliku. Też tak czasami się zdarza. Niemniej jednak twarz dla dziecka w spektrum autyzmu jest jednym wielkim chaosem. To jest tak jakby taki obraz za mgłą, bardzo niewyraźny i właśnie bardzo chaotyczny. Stąd jest ten kłopot. Ja bardzo szeroko o tej twarzy i kontekście również tego, co dzieje się na poziomie mózgu właśnie w tym kontekście opowiadam na tym szkoleniu właśnie z tajemniczego mózgu w spektrum autyzmu. Dlatego nie będę powielała treści na ten temat. Kolejna kwestia to, moi drodzy, zaburzona integracja wzrokowa z innymi zmysłami, gdzie tutaj dziecko na przykład odwraca wzrok. Dlaczego? Po to, żeby uruchomić bardziej deficytowe zmysły, ponieważ nie wykorzystuje informacji, które są przesyłane z różnych obszarów w mózgu i ich nie scala. Dlaczego? No bo akurat taką ma specyfikę swojej budowy struktur korowych. I dlaczego tak jest, moi drodzy, że to dziecko staje bokiem? Dlatego, że przetwarzanie słuchowe, jak ostatnio Wam tłumaczyłam, to jest jedno z najtrudniejszych do analizy informacji dla mózgu. Mowa ludzka jest tym dźwiękiem, który jest naprawdę bardzo trudny. Nie dość, że bardzo szybko pojawiają się informacje słuchowe, to nasilone są również inne dodatkowe cechy, jak cechy prozodyczne, melodia, rytm, tempr głosu, akcent. To wszystko mózg próbuje przeanalizować, a jednocześnie jest to dla niego bardzo, bardzo
trudne. Więc jak dziecko jeszcze miałoby się skupiać na tym, co widzi i słyszy, to niestety nie wykorzysta w pełni informacji dźwiękowych. Dlatego czasami staje bokiem albo przechyla głowę w jednym kierunku, żeby móc bardziej skupić się na tym, co do niego dźwiękowo po prostu dociera. Niestety trudności wizualne wiążą się bardzo często z deficytem przetwarzania słuchowego i deficytem przedsionkowym. Ten słuch i przedsionek, pamiętacie, na naszych spotkaniach tłumaczyłam, ósmy nerw czaszkowy je łączy, w związku z tym zakłócenie układu przedsionkowego, czyli tego ruchowego, ma wpływ na przetwarzanie słuchowe, ale także na zakłócenie przetwarzania wzrokowego. Również u dzieci w spektrum autyzmu występują takie spore różnice w przetwarzaniu ruchu, to o czym sobie wcześniej powiedzieliśmy. Dlatego dziecko ma na przykład taki deficyt w analizie i syntezie, w postrzeganiu takiej spójności formy i spójności ruchu. To także będzie się przekładało na deficyt z centralnym napięciem mięśniowym, z kontrolą posturalną, ale także z planowaniem motorycznym, czyli ni mniej, ni więcej, tylko u takiego dziecka może występować na przykład dyspraksja. Kłopoty z kontaktem wzrokowym, moi drodzy, to jest absolutnie oddzielny temat. O nim bardzo szeroko mówię w jednym ze swoich webinarów. On znajduje się na YouTubie. Jakby na YouTubie jest mój kanał Puzzle Szkolenia i Terapia, tam jest mnóstwo webinarów, do których można sobie wrócić i tam między innymi jest właśnie o tym kontakcie wzrokowym, także jeżeli kogoś interesuje ten temat, to tam odsyłam. Kolejna kwestia w spektrum autyzmu to zaburzenie przetwarzania bodźców ośrodkowych i obwodowych. Ni mniej, ni więcej chodzi o widzenie centralne i widzenie peryferyjne. Założę się, drodzy Państwo, że każdy z nas, jak tutaj dzisiaj jesteśmy, widziało dziecko, które na początku być może się zastanawialiśmy, ale to dziecko dziwnie patrzy, tak? Dlaczego? Dlatego, że na przykład patrząc w prawą stronę nie odwracało głowy patrząc, rozmawiając, tylko robiło tak. Widzicie moje oczka? Moje oczy? Prawda? Albo stawało bokiem i tak patrzyło. No właśnie dlatego, że pojawia się kłopot z tym widzeniem centralnym, a dominuje właśnie widzenie peryferyjne. O co w tym szerzej chodzi? Przede wszystkim widzenie centralne to jest widzenie, moi drodzy, przed sobą, tak? Widzimy wyraźne szczegóły, bezpośrednio to, co znajduje się przed naszymi oczyma. Natomiast widzenie peryferyjne jest to widzenie z kącików naszych oczu, bez konieczności odwracania głowy czy szyi, tak? Wystarczy, że skręcę gałki oczne i kącikiem swoich oczu będę widzieć. To widzenie centralne dla dzieciaków w spektrum autyzmu bardzo często jest nieosiągalne i bardzo, bardzo trudne, dlatego że widzenie centralne jest uruchamiane bardzo wolno u tych dzieciaków, stąd dzieciaki częściej korzystają z widzenia peryferyjnego. Tylko dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że przy widzeniu centralnym, czyli tym przed sobą, my musimy wykorzystywać bardzo dobre przetwarzanie obuoczne i jednocześnie wykorzystywać integrację międzypółkulową. Niestety, bardzo duża rzesza dzieci w spektrum autyzmu ma akurat te dwa aspekty deficytowe, czyli i ma kłopot z obuoczną pracą swoich oczu, obuoczną, że oba oczka jednocześnie mogą pracować i wykonywać tę samą pracę. Jest to dla tych dzieci trudnością, ale także wymiana informacji międzypółkulowych. Też wielokrotnie o tym Wam już opowiadałam na różnych spotkaniach, właśnie czy pogaduchach, czy w webinarach, które dla Was prowadzę. Opowiadałam o tym, że ta informacja międzypółkulowa jest jednak zakłócona w spektrum autyzmu, czyli ze względu na te rozłożenia neuronów, różne skupiska w innych miejscach, brakuje tych neuronów, tak? Czyli te sieci neuronalne nie są jakościowo dobre w wielu przypadkach, więc przepływ informacji, na przykład z płata potylicznego do płata czołowego, jest po prostu nieosiągalne. Trwa to zbyt długo i dziecko mogłoby w ogóle nie zareagować na te informacje. W związku z tym wykorzystuje właśnie widzenie peryferyjne, czyli to widzenie boczne, a więc patrzy pod kątem albo ustawia się bokiem i też patrzy jakby z kącika oczu. Nie dlatego, że jest niegrzeczne, nie dlatego, że nas lekceważy albo cokolwiek innego. Ono po prostu tak lepiej widzi. Jeżeli widzicie takie dzieciaki, które patrzą właśnie
bokiem, to jest właśnie to, o czym teraz mówię. Często warto wtedy skorzystać na przykład z optometrysty, który może pomóc troszeczkę właśnie w poprawie pracy gałek ocznych. Niemniej jednak, moi drodzy, w przypadku patrzenia bokiem, po pierwsze wykorzystuje jedno oko, a po drugie wykorzystuje tylko jedną półkulę, co jest zdecydowanie prostsze po prostu dla dzieci w spektrum autyzmu. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o ASD, to na pewno, moi drodzy, autostymulacje wzrokowe. I znowu, autostymulacje wzrokowe bardzo często wiążą się z autostymulacją przedsionkową. Same autostymulacje, o tym już wielokrotnie mówiłam, a dodatkowo, jeżeli kogoś interesuje w ogóle temat autostymulacji, to zapraszam do siebie na www.puzzleszkolenia.eu. Tam jest prawie 4-godzinny webinar dotyczący właśnie tych różnych autostymulacji. Też nie będę o tym dzisiaj mówić, bo po prostu to jest temat rzeka, o którym trzeba by mówić, mówić i mówić. Niemniej jednak dwa zdania, że te autostymulacje, pamiętajcie, one nie są szkodliwe. To jest taka forma samoregulacji dla naszych dzieci, gdzie jeżeli my dorośli nie potrafimy udzielić odpowiedniego wsparcia naszym dzieciakom w momencie, kiedy one są przestymulowane, kiedy one są zmęczone, kiedy one są rozregulowane, to właśnie te dzieci sięgają wtedy po autostymulacje, najróżniejsze, ale te wzrokowe są bardzo często połączone z oddziaływaniem również przedsionkowym, tak? Czyli machanie rączkami, przesuwanie obiektów na linii wzroku, właśnie taka forma autostymulacji. Jedna z wielu, ale jakby najczęściej rodzice także wymieniają, kiedy z nimi rozmawiam. Kolejna kwestia, moi drodzy, to pamięć wzrokowa przecież. Tutaj jest taki duży związek między przetwarzaniem percepcyjnym, kodowaniem, takim przechowywaniem i odzyskiwaniem wcześniejszych informacji, czyli znowu doświadczeń. To, o czym na początku sobie powiedzieliśmy. I tutaj w przypadku dzieci w spektrum, one wykazują takie relatywnie dość dobre zdolności w zakresie pamięci skojarzeniowej, natomiast mniejsze w innych parametrach, tak, jeśli chodzi o tą pamięć wzrokową. I one mają na przykład trudność z takim wydobywaniem informacji, które mają, albo inaczej, te informacje pojawiły się kiedyś, tak, w jakichś wcześniejszych doświadczeniach, albo zostały w jakiś sposób uogólnione. To jest dla takiego dziecka trudność. Natomiast duża zdolność w kontekście takiej pamięci właśnie spostrzeżeniowej, rozpoznawania kształtu, dostrzegania jakichś tych elemencików, tak? Ale jednocześnie, jeśli chodzi o samą twarz, znowu nam się tutaj pojawia trudność. I ostatni aspekt, który chciałabym Wam tak szybciutko przedstawić, to myślenie wzrokowe. I moi drodzy, okazuje się, że to myślenie wzrokowe w spektrum autyzmu to jedna z najmocniejszych stron osób w spektrum autyzmu. I znowu, mamy przecież słuchowców, u których jakby ścieżką uczenia się, odbierania informacji jest głównie słuch, ale grupa słuchowców jest najmniejszą w populacji spektrum, natomiast najobszerniejszą są właśnie te osoby, które zapamiętują, uczą się najlepiej właśnie poprzez myślenie wzrokowe, czyli tak zwane myślenie obrazami. I nieprzypadkowo jest tak, moi drodzy, że ciągle my, terapeuci, na różnych szkoleniach też na pewno słyszeliście, czy w różnych przekazach, że żeby wykorzystywać podpowiedzi wizualne, tak? Nawet jeżeli ja dziecku coś tłumaczę, warto zawsze mieć ze sobą jakiś notesik, coś do pisania, żeby od razu dziecku coś narysować, tak, żeby ono mogło to zarejestrować, bo dziecko, które widzi ten obraz, ono niejako robi zdjęcie temu czemuś i lepiej to zapamiętuje. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że tak naprawdę informacje wizualne, tak, o to, o czym teraz mówimy, one trwają zdecydowanie dłużej. One się dużo dłużej utrzymują, są bardzo konkretne, zdecydowanie jest to bardziej wymowne, lepsze do zapamiętania niż informacje, które docierają drogą słuchową albo w formie mówienia, no też drogą słuchową, ale generalnie jeśli wyrażamy ten komunikat słowny, bo jest on zbyt trudny i szybciej ulotny niż ten obraz, który dziecko niejako sobie fotografuje. Obraz pomaga dzieciom jakby zmniejszyć napięcie, to po pierwsze, taki lęk, stres, ale także ułatwia
pewne oczekiwanie, tak? Dziecko na przykład wie, że coś, co jest nieprzyjemne, się skończy i będzie jakaś na przykład fajna aktywność. Natomiast najbardziej to myślenie obrazami, ta wizualizacja pewna poprawia rozumieć pewne konteksty, pewne relacje, pewne sytuacje, czy rozumienie jakichś trudnych pojęć, trudnych zasad. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie tych podpowiedzi wizualnych. A więc to, co Wam mówimy, plan tygodnia, plan aktywności u niektórych dzieci, tak? Czyli jak po kolei się ubrać, jak po kolei samodzielnie skorzystać z toalety, jak po kolei umyć ręce, co w danym tygodniu Cię czeka, poniedziałek basen, wtorek idziemy do babci na urodziny, środa masz na przykład wycieczkę, czwartek coś tam. Dziecku jest łatwiej, ale przede wszystkim widząc, ono sobie przetwarza, zapamiętuje i dla niego jest to taka forma relaksacyjna, bo nie ma niespodzianek na takiej zasadzie, tak? To jest totalny skrót myślowy, bo te niespodzianki tutaj są akurat dość istotne w tych planach aktywności. Niemniej jednak, moi drodzy, nie bójmy się podpowiedzi wizualnych, tylko korzystajmy z nich. Podkreślam raz jeszcze, to nie są moje słowa, to są słowa ludzi mądrzejszych, którzy badają, którzy przez lata analizowali pewne informacje i oni jasno i wyraźnie mówią, dzieci, w ogóle osoby w spektrum autyzmu mają 10-krotnie silniej rozbudowane obszary korowe odpowiedzialne za odbiór bodźców wizualnych, wzrokowych, niż te słuchowe. Więc dlaczego nie chcemy z tego korzystać? Korzystajmy, pomagajmy, ułatwiajmy funkcjonowanie tych osób, jeżeli to im pomaga. Nie bójmy się tego. Wręcz przeciwnie, zachęcam Was do tego, abyście z tego po prostu korzystali. To w kwestii, jakby moi drodzy, tych różnic, trudności byłoby tyle. Natomiast na pewno interesuje Was też aspekt stymulacji, tak? Czyli co takiego warto zrobić, żeby to przetwarzanie wzrokowe poprawić. Przede wszystkim, moi drodzy, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, na początku obserwując na przykład pozycję ciała dziecka, jak ono się porusza, idźcie do okulisty, sprawdźcie, czy skonsultujcie się z optometrystą, żeby ten wzrok został przebadany od początku do końca, prawidłowo, ze wszystkimi możliwymi parametrami. Potem możemy, moi drodzy, zanim wejdziemy w taką typową terapię samego oka, tego wzmacniania, tego przetwarzania wzrokowego, musimy się, moi drodzy, skupić na stymulacji przedsionkowo-preperceptywnej. A właściwie łącząc oddziaływanie przedsionkowo-preperceptywne, oddziałujemy również na wzrok. Wtedy wkładamy również te ćwiczenia. Mówiąc prościej, wykorzystując odpowiednie pozycjonowanie przedsionkowe i preperceptywne, nie będę teraz tego tłumaczyć, bo wyraźnie to tłumaczyłam na poprzednich webinarach, moi drodzy, tutaj wplatamy najróżniejsze ćwiczenia związane z analizą i syntezą wzrokową, a więc identyczność, taki sam do takiego samego, tak? Taki sam klocek do takiego samego klocka, na przykład podczas huśtania się na huśtawce, podczas leżenia na piłce fasolce. Albo, moi drodzy, ta sama kategoria, ale inny reprezentant, czyli ja Ci pokazuję, że w tym worku znajdują się piłki, w tym pudełku piłki, w tym pudełku klocki, daję Ci dodatkowe pudełko, w którym znajdują się różne piłki, różne klocki, Ty je posortuj, pokaż, co do czego pasuje. Także porównywanie, czyli czego nie ma, tak? Tu masz wzór, ty dostajesz drugi, na przykład układ czy obrazek, czego tu brakuje? Albo układanie różnych obrazków, puzli, ale absolutnie nie tych tradycyjnych, bo z tymi dzieci w spektrum radzą sobie rewelacyjnie i tam nie ma żadnych trudności. Musimy dać dziecku puzzle cięte w liniach prostych, pionowych, poziomych i ukośnych. To jest dla dziecka wyzwanie, dlatego że tam trzeba odczytać inne cechy, które powiedzą mi, jak ten obrazek złożyć. W przeciwnym razie te tradycyjne puzzle dla większości dzieci w spektrum są bardzo łatwe do układania, bo tam jest bardzo dużo informacji od razu podanych, z którymi dziecko sobie po prostu radzi. Różnego typu mozaiki według wzoru, układanki, wkładanki, te sortery najróżniejsze, mnóstwo ćwiczeń związanych z kategoryzacją według różnych cech, budowanie pojęć nadrzędnych i podrzędnych, tak, gdzie budujemy, na przykład mówię dziecku, jabłko, banan, winogron to owoc, czy owoce, a lalka, miś, klocek to
zabawki, tak? Albo inaczej, wśród mebli to jest krzesło, stół, szafa, a wśród ubrań w ten sposób, tak? Zobaczcie, budujemy mowę u dziecka. Również wykluczanie ze zbioru, tak? Co tu nie pasuje? Znajdywanie na przykład taki bardzo szczegółowy obrazek, gdzie jest ileś tam kotów i jest gdzieś umieszczony jeden piesek. Znajdź psa. Także, moi drodzy, śledzenie na przykład po śladzie palca, labirynty, kodowanie według cech, również łączenie kropek, punktów, jakich liczb. No oczywiście wszystko od poziomu funkcjonalnego dziecka. Pisanie po śladzie, czyli pełna forma takiej grafomotoryki. Dokończenie obrazka, czyli jest pół obrazka, dziecko z drugiej strony dorysowuje dalszą część, czyli coś, co jest oczywiście będzie symetryczne, prawda? Obroty w przestrzeni, to jest bardzo istotne, tak, żeby dziecko potrafiło obrócić jakąś figurę czy przedmiot i odpowiednio to dobrało, dlatego, że to jest, moi drodzy, przygotowywanie do nauki czytania, nauki pisania, gdzie zobaczcie, mamy brzuszek w literce i kreseczki. Jedna znajduje się z prawej do góry, druga kreseczka znajduje się z lewej do góry, albo z lewej na dół, z prawej na dół. To są cztery różne litery, a różnią się tylko obrotem. I dlatego muszą się zadziać te ćwiczenia z obrotem na materiale takim konkretnym, typu właśnie czy atematycznym, jak figury geometryczne, żeby przygotować dziecko właśnie do obrotu liter. I oczywiście cały pakiet potem materiału literowego, od właśnie taki sam do takiego samego, wyszukiwanie na przykład odpowiednich liter w danym tekście, danych sylab, danych wyrazów, tak, żeby dziecko podkreślało i tak dalej, i tak dalej. Więc tych ćwiczeń jest cała masa, natomiast ważne jest to, aby te ćwiczenia oparte były o właściwe pozycjonowanie. Podkreślam raz jeszcze, przedsionkowo-preproceptywne, czyli to, które zmusza dziecko do działania przeciwko sile grawitacji. I wtedy oczywiście będzie to jak najbardziej umiejętne i jak najbardziej wskazane z punktu widzenia oddziaływania. Oczywiście sama taka higiena i pielęgnacja oka w kontekście, moi drodzy, nieprzebodźcowywania dzieci światłem, wysokimi technologiami, bardzo świecącymi zabawkami itd., itd., to jest to, co dzieciom jest potrzebne. Oczywiście zawsze w kontekście tylko i wyłącznie indywidualnego profilu sensorycznego, bo bez tego się po prostu nie da. To tyle, co chciałam Wam opowiedzieć o przetwarzaniu wzrokowym i mam nadzieję, że troszeczkę ten temat Wam się jednak przejaśnił. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę.